Zebraliśmy się tutaj razem, aby tutaj bojkotować decyzję rządu, która tutaj nam nakazała przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Dlatego też się łączymy w jednej słusznej sprawie, w celu tutaj przekazania naszej idei i pokazania stanowiska tutaj obywateli w kwestii tych imigrantów. Przyszliśmy tu w jednym celu. Tym celem jest powiedzenie nie islamizacji Europy, nie islamizacji Polski. Musimy powiedzieć głośne nie tej hołocie, brukselskiej hołocie, która każe nam przyjmować kwoty imigrantów. A rząd, polski rząd, premier Kopacz się na to godzi. Powiedzieliśmy nie naszym sojusznikom, nie Grupie Wyszehradzkiej. A my tutaj musimy powiedzieć głośne nie jeszcze raz im wszystkim. Jest to akcja Stop Islamizacji Polski i Europy. Chcemy tutaj wyrazić swój głos sprzeciwu przeciwko decyzjom rządu i Unii Europejskiej w sprawie przyjmowania imigrantów. Chcemy chronić nasze matki, dzieci, żony przed nieszczęściami, na które ci ludzie sprowadzają poprzez swoje agresywne zachowanie, obcinanie głów, wyrządzanie szkód miejskich i nie tylko, aby po prostu powstrzymać ten zalew, bo to nie są emigranci, którzy przychodzą po to, żeby wnieść coś nowego i uciekać przed wojną, tylko oni po prostu zalewają nas swoją agresją i wyrażają swoje negatywne islamskie poglądy. Rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u tak naprawdę zapomniał, w czyim interesie został powołany na tę funkcję, ponieważ chcemy tutaj bardziej merytorycznie podejść do kwestii imigrantów i zaznaczyć, że na powrót do naszej ojczyzny czekają setki tysięcy Polaków ze wschodu, czy to z Ukrainy, czy to z Kazachstanu. I tak naprawdę to powinno być priorytetem w momencie, kiedy zastanawiamy się o powrocie tych Polaków. Ponieważ mamy do czynienia z rażącym zaniedbaniem, jeśli chodzi o rząd Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze kwestia Polaków na wschodzie, a po drugie kwestia sytuacji gospodarczej w kraju, która wymusza kolejny eksodus młodzieży polskiej, tym razem na zachód, w poszukiwaniu lepszego jutra, lepszej pracy. Więc chcemy pokazać, że najlepszym wabikiem do Polaków do powrotu, oprócz powiedzenia nie imigrantom, jest także zadbanie o dobrą sytuację gospodarczą w kraju. My sprzeciwiamy się napływu emigrantów z tego względu, że tak jak mówiłem wcześniej, to nie są emigranci, którzy chcą, przyjeżdżają, szukają schronienia. Gdyby tak było, nie zachowywali się by tak agresywnie. Przykładem są Niemcy, Szwecja, Francja, Dania. Są kraje, które już mają problem, już nie potrafią sobie poradzić. My jesteśmy na początku tej drogi, więc czas wyciągnąć lekcje i pokorę po prostu z doświadczenia innych krajów. Dość emigracji. My powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności o Polaków, a w drugiej dopiero zastanowić się, czy jesteśmy w stanie przyjąć pod swoje skrzydła imigrantów. Tutaj oczywiście dochodzi jeszcze aspekt kulturowy. Polacy ze wschodu nie potrzebują asymilacji. Oni znają język polski, znają kulturę polską. Im wystarczy powiedzieć, można tutaj wracać. Natomiast w kwestii uchodźców dochodzi tutaj aspekt asymilacyjny, który podejrzewam, może się nie udać, wystarczy spojrzeć na miejscowość oddaloną 5 km od Grudziądza, czyli Grupę. Raz sierpę, raz motel, czerwoną to motel. Raz sierpę, raz motel, czerwoną to motel. Naszym głównym celem jest wywarcie wpływu na władzę, ażeby tutaj zmieniła swoją decyzję poprzez nacisk na Unię Europejską, ponieważ troszeczkę tracimy tutaj naszej niepodległości w momencie, kiedy ktoś nam coś nakazuje. Tak jak Martin Schulz powiedział, siłą nam to nakaże, jeżeli nie będziemy chcieli zrobić tego po dobroci. No niestety wyszło tak, że rząd Ewy Kopacz po dobroci
przegłosował ustawę, w związku z którą będziemy przyjmować tutaj nielegalnych imigrantów, których no, nie sposób nam jest tutaj zweryfikować. Bronić przede wszystkim cywilizacji łacińskiej, bo wywodzimy się z cywilizacji łacińskiej, no i wartości chrześcijańskiej. Wartości chrześcijańskie są oparte na szacunku wobec innego człowieka, a tutaj po prostu islamiści nie tego szacunku nie przejawiają. Po prostu nie wyobrażam sobie, aby tak traktować kobiety w formie takiej, że obcinamy głowy, bijemy i poniżamy, tak? Na pewno nie można generalizować, bo wystarczy spojrzeć na Warszawę, gdzie są setki czy też tysiące pracujących Wietnamczyków, którzy potrafili się zasymilować, z tym, że oni przyjechali tutaj z prostego założenia. Przyjeżdżam do Polski, pracuję, tutaj odprowadzam podatki i czuję się elementem kultury polskiej. Natomiast obecna fala, bo to już nie jest wycieczka, że tak to powiem, emigracyjna, to już jest fala, to już jest napływ imigrantów, powoduje, że przy takim natężeniu nowych reprezentantów obcej kultury taka asymilacja może się nie powieść. Jeżeli chodzi o samo prawo tutaj odnośnie granic i odnośnie tej strefy Schengen, nakazuje ono strzec granic zewnętrznych. Tego nie robimy na dzień dzisiejszy, a powinniśmy. Po prostu rządy powinny przestrzegać prawa, wtedy byśmy nie mieli tego problemu. Granice zewnętrzne powinny być strzeżone, tak jak robią to na dzień dzisiejszy chociażby Węgrzy. Jeszcze raz jako organizatorzy tutaj pragniemy Państwu wszystkim podziękować. Dajmy z siebie wszystko. Jak widać, no nie jest nas wielu, miasto ponad 80 tysięcy ludzi, nas się zebrało tylu, ile jest. Każdy z nas powinien edukować innych. Propaganda telewizyjna pokazuje uchodźców. To nie są uchodźcy, są imigranci. Imigranci ekonomiczni. Oni nie są, by chcą być u nas. Ich dają nam Niemcy, na siłę. Za mną u nas ich w obozach koncentracyjnych. Nie możemy na to pozwolić. Na koniec pragnę, żebyśmy zaśpiewali pieśń patriotyczną. Pomóż Bóg! Dziękujemy!